Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego od kilku lat. Dziennikarz, dziś, drodzy Państwo, będzie tak trochę humorystycznie, bo władza się kończy brzydko. Władza PiS, Jarosław Kaczyński, Jaryca. Wczoraj, 10 kwietnia, podczas składania kwiatów Miesiączki Smoleńskiej. Smoleńskiej, no po prostu no, ośmieszył się, był takim dyktatorkiem wrzeszczącym, bo tam jest człowiek, który składa co miesiąc, pan Zbigniew Komosa, przedsiębiorca, prawdziwy wieniec z podpisem pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który ignorując wszelkie procedury nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie pokoju, naród polski. Stop kreowaniu fałszywych bohaterów. Wcześniej, w przeszłości, te wieńce Komosy były bezprawnie zabierane przez żołnierzy, nawet czasem wyrywane mu z rąk. W końcu sprawa trafiła do sądu, który orzekł prawomocnie, że przedsiębiorca ma prawo sobie składać kwiaty po prostu z takim podpisem i Kaczyńskiemu nic do tego. No i Kaczyński teraz tam po prostu pieklił się, latał po prostu. Szanowni Państwo, no to trzeba zobaczyć. Zapraszamy na Twitter. Poobejrzeć po prostu te filmy, bo one są tam na różnych profilach, są po prostu pokazane też na różnych portalach, na portalu Radia Z, na wirtualnej Polsce. Kaczyński wydawał osobiście polecenia funkcjonariuszowi policji, przedstawiał się jako wiceprezydent do spraw bezpieczeństwa. Wiecie Państwo, nawet on już nawet nie pamięta, jaką funkcję sprawuje w Polsce. Co jest. Pytał się, czy nie możecie sobie poradzić z jednym łobuzem, a to był po prostu człowiek z lotnej brygady opozycji, dziennikarz. Tak, ale to jest, ale to nie, to, to, to jest ten. To po prostu całość tego. Jak Państwo tam jeszcze te okrzyki ze strony właśnie lotnej brygady, Kaczor zostaw nie twoje, one na łobuzie zostaniesz. Tak, zostaw, on wykonujący telefon do policji, że tutaj policja nie chce interweniować, nie chce go spisać. Wiecie Państwo, to po prostu poziom tej dyktatury. A teraz, drodzy Państwo, najlepsze jest to, że ten człowiek chce nam z całym szacunkiem, ten nowy szef, ale wiecie Państwo, grozi nam tutaj naprawdę napad śmiechu. Ten stanik wojenny, który nam szykuje Jarosław Kaczyński, to my tak sobie wyobraziliśmy, że generał Kukuła, to jest ten koleś, którego zrobili szefem sztabu, który wcześniej był szefem Wojsk Obrony Terytorialnej, teraz go zrobili szefem sztabu generalnego. Jeszcze ja proponuję, żeby mu dorzucili jeszcze ten tytuł, no, żeby szefa Naczelnej Polskiej Floty Kosmicznej, no bo czemu nie, no bo... Nie, byłby panią Semeniuk dostał, Janek, jeszcze nie, ale jak szaleć, to szaleć. No i... Razem z Patkowskim to nie, to ale ja, nie, bo ja mówię, że on, no i jeszcze kto, no kto jeszcze się podejmie tego zadania wprowadzenia tego staniku wojennego? Nasz kochany Wojant. I granatników, Janek, który się cofa, granatników ma dylemat. Ale nie, ale Wojant, czyli ulubieniec tej władzy, człowiek, którego zrobili wysokim funkcjonariuszem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, facet, który jest nałogowym alkoholikiem, któremu certyfikatu bezpieczeństwa nie chciało wydać SKW, który pijany wielokrotnie w ciągu tych 8 lat pojawiał się w pracy, który dokonywał napaści na funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego po alkoholu, żeby sprawdzić, czy można im wydrzeć broń, czy oni są właściwie przygotowani. Następnie facet, który groził bronią podwładnej po alkoholu, który też rzucał tam w kelnerów. No nie, no, to jest jakaś jedna wielka pomyłka i to są ci ludzie, którymi oni będą nam wprowadzali stanik wojenny. Wiecie Państwo, ja myślę, że, bo to jest taki trochę śmiech przez łzy, jak my nisko upadliśmy,
Wiecie państwo, tam Jarosław już tam dyszy, dyszy, że on tu dojdzie, znajdzie, wyśle do nas tą policję, to wojsko, ono nas weźmie, aresztuje, internuje. No. Nie, nie, no, szanowni państwo, to jest naprawdę, to jest poniżej, to mi przypomina trochę to internowanie tych wszystkich magicznych stworzeń na bagnie Shreka przez Lorda Farquada. Tylko, że Lord Farquaad był chyba... Tam chyba poważniej to wyglądało niż tutaj. No właśnie, tam chyba poważniej. Lord Farquaad był chyba wyższy niż Jarosław Kaczyński, tak wiecie państwo. Natomiast ja pamiętam... Proszę sobie państwo Jarosława Kaczyńskiego, który się idzie przedstawiać policjantom i mówi, że on jest Kaczyński i że on jest wiceprezydentem do spraw bezpieczeństwa. I żeby człowieka legitymować, bo on każe. Ja pamiętam takie stare powiedzenie, jak to mój tata mawiał, że jeżeli musisz się przedstawiać, kim jesteś, to znaczy, że jesteś nikim. Jeżeli Jarosław Kaczyński musi się przedstawiać, kim jest... Ja państwu przeczytam, jak to mniej więcej wyglądało, jeżeli chodzi o panią profesor Machińską, byłą wicerzecznik, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, chciała ominąć miejscowiczą smoleńską. Dostała szczególną eskortę. Dla wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego dr Hanny Machińskiej miał to być normalny dzień pracy. Spiesząc się, chciała ominąć obchody kolejnej miesięcznicy smoleńskiej. Nagle drogą zagrodzili jej policjanci, którzy nie odstępowali jej na krok. To pokazuje, czym jest państwo policyjne, ocenia prawniczka. Doktor Hanna Machińska szła na wykład studentów Uniwersytetu Warszawskiego, gdy nagle na drogę na krakowskim przedmieściu zagrodziło jej dwóch policjantów. Chcieli wiedzieć, gdzie idzie, w jakim celu. No, naprawdę, były rzecznik praw obywatelskich. Nie odpowiedziałam, bo idę drogą publiczną. Ulica nie jest własnością policji, relacjonuje w rozmowie z Wirtualną Polską doktor Machińska. Policjanci zareagowali natychmiast. Zaczęli iść za wykładowczynią. Eskortowali ją z odległości pół metra. Taki wspólny spacer trwał, aż Machińska nie dotarła do uniwersyteckiego gmachu. Funkcjonariusze nie chcieli legitymować kobiety. Szanowni Państwo, przecież to jest jakaś komedia. No bardzo przykro Pani Profesor, że miała Pani takie przeżycie, no ale to jest żenujące. No. Naprawdę, no, po co dwóch funkcjonariuszy szło za no, powszechnie znaną osobą, byłą wicerzecznik praw obywatelskich, profesor uniwersytetu, prawniczką, która wytłumaczyła, jakie zagrożenie istniało. Ja ciekawy jestem ze strony pani profesor. Co pani profesor mogła zrobić? Co pani poszłaby i napadła na Jarosława Kaczyńskiego? Co tam by się działo? Szanowni państwo, rozumiecie, że to jest absurd. To jest absurd, ale tak się działo wobec wielu osób. Po prostu funkcjonariusze policji szli za osobami, które poruszały się po krakowskim przedmieściu, czy gdzieś indziej, bo policjanci już bali się przeszkadzać ludziom, żeby nie mogli się poruszać swobodnie po Warszawie. Były zgromadzone, jak to mówi się w tym żargonie, siły i środki, ale nie robili nic. Tak samo będą robili pani Kaczyński, czy pani Kaczyńska po 17, jak pan tutaj nas oszuka na wyborach. Po prostu zobaczy pan, jak będą robili, będą mówili, no, 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 nie wolno, zostawcie te młoteczki, weźcie mniejsze kawałki z tej chałupki. Tak będzie wyglądało, jak przyjdzie 3 miliony ludzi. Niech pan już to zostawi w spokoju. To jest żenada. No, oglądałem to. Pomyślcie państwo, a teraz pomyślcie państwo, przecież to ogląda cały świat. Pomijam już to, że oglądają to ci, których to najbardziej interesuje, czyli Rosjanie, ci ulubieńcy Jarosława Kaczyńskiego i tu naprawdę szefostwo Jarosława Kaczyńskiego. Przecież Jarosław Kaczyński to teraz już rzeczywiście, już no, spodziewam się, że jego protektorzy z Moskwy już nie stawiają na niego. Bo on jest żenujący. On już nic nie może, jeżeli on wyciąga telefon przy swoich ochroniarzach i domaga się, żeby zatrzymać tego łobuza. Nie, wylegitymować. Wylegitymować, przepraszam. Ale nie, później mówił, że do policjantów, nie możecie sobie poradzić z jednym łobuzem. A co mieli mu zrobić? Zastrzelić go? Znaczy Jarosław byłby za tym, żeby policjanta uniewinnić. Natomiast to jest naprawdę żenujące. Będziemy państwa informować, bo tak my sobie żarty robimy, natomiast tam ci naprawdę, przepraszam, ci, którzy nami rządzą, oni naprawdę myślą, że oni sobie wprowadzą tutaj stanik wojenny.
Stringi wojenne Jarosław nie założył sobie. Tak, znaczy powiem tak, no, Będą do rowu pasowały idealnie. powiem w ten sposób. Jest zwykle to, czasami są dwie rzeczy mądre, które, ja powiem Państwu, to się uczciwie przyznam, nigdy nie dałem rady przebrnąć przez twórczość Karola Marksa. Znam ją tylko wybiórczo z jakichś tam fragmentów, które czytałem po prostu. Jak powiem Państwu, że pierwszą książkę, miałem kiedyś taki zwyczaj, że książki, które zaczynałem czytać, to czytałem do końca, ale pierwszy pokonał mnie Sławomir Cenckiewicz z Piotrem Gondarczykiem książką SB Lech Wałęsa. To Mnie była... Kapitał też pokonał, ja też próbowałem, ale Kapitał Nie, też ale pokonał. ja mówię, że tym, że pierwszym człowiekiem, który wygrał ze mną, był Cenckiewicz. Po prostu, wiecie Państwo, ja jestem, zawodowo czytam trudne teksty. Jakbyście kiedyś Państwo, ja kiedyś żartowałem sobie z naszych kochanych niepokornych, którzy byli dziennikarzami, których ja byłem redaktorem, żeby mnie nie drażnili, bo poszukam tekstów w oryginale i je opublikuję, jak wy piszecie przed redaktorem. No więc książka wydana drukiem, ja po prostu się poddałem. Ja nie dałem rady przeczytać tego, co oni tam napisali. Po prostu sposób wielokrotnych zdań złożonych w tej książce. Ja nie wiem, jak oni to po prostu, kto to puścił, po prostu korektę, żeby zrozumieć, co oni tam chcieli napisać, to naprawdę trzeba mieć bardzo wysoki poziom koncentracji. Tak jak pytania Rachonia, które były dłuższe od odpowiedzi. Ale w Kapitale były dwie mądre myśli. Pierwsza to jest byt określa świadomość. Muszę przyznać, że dopiero gdzieś po 30, a teraz mam 44 lata, zrozumiałem, o co chodzi w tym, że byt, czyli sposób, tak na przykład Ziemkiewicz się uważał za wolnorynkowca i kapitalista, ale dopiero byt na pensyjkach od Jarosława z naszych podatków, który finansuje Dorzeczy, który finansuje Republikę, gdzie dostaje kasę i inne tam projekty, w których Ziemkiewicz, czy tam na przykład z Funduszu Sprawiedliwości, czyli kasa, która miała być na ofiary, to teraz los, to teraz niby jest na ofiary losu, czyli na Na nich. publicystykę, na publicystykę No wiesz, Ziemkiewicz. Stalin to zmodyfikował, but określa świadomość. A to też jest, Prawda? to jest tak, ale to jest, a to obie rzeczy są prawdziwe, bo i but określa świadomość, i byt. Tak. To znaczy dla tych, którym byt nie określił świadomości, to but określa. Natomiast, a drugą rzeczą to jest właśnie to, że historia się powtarza jako farsa. I no mieliśmy człowieka, który, no powiedzmy sobie, no był bardzo kontrowersyjny, moim zdaniem był wielkim szkodnikiem w polskiej historii, w Piłsudskim, ale jego wersja powtórna, czyli Jarosław Kaczyński, gdzie w roli kasztanki występują koty, a w roli, on w roli występuje tego demiurga, gdzie w roli, no powiem tak, zabijaków po 6-7 latach wojny, którzy mieli doświadczenie, no byli na, autentycznie też odważnymi ludźmi. Występuje Wąsik z Kamińskim, wspierany Łojantem, czyli jakieś zestawienie alkoholików, nieudaczników życiowych, którzy się dorwali do władzy i do po prostu do pokręteł z... Wiecie Państwo, nawet sama informacja, że Wąsik za tego pierwszego opisu kazał sobie zamontować urządzenie odsłuchowe i 6200 godzin spędził słuchając... Minimum. Minimum, że spędził słuchając na słuchawkach w swoim gabinecie, co tam jest na bieżąco, w czasie rzeczywistym. Wiecie W Państwo, godzinach nocnych duża część. Co tam słychać u ludzi, którzy są podsłuchiwani, o czym rozmawiają, co się dzieje. No powiem Państwu, i to jest to całe towarzystwo, które chce nam teraz wprowadzać stanik wojenny. Powiem Państwu tak, o stanie wojennym dużo można powiedzieć złego, natomiast od strony logistycznej, od strony... Perfekcyjnie zorganizowany. Tak, od strony też rozpoznania opozycji, od strony... Organizacyjnej. Tak, to jest to. Natomiast ja, wiecie Państwo, jak ja patrzę na te obserwacje, które łażą za mną, jak ile oni muszą się napocić nad jednym Jankiem, nad jednym Tomkiem Szwajgiertem, to Szanowni Państwo, przecież takich ludzi w Polsce, żeby to miało ręce, nogi i głowę, to musieliby obłożyć kilka tysięcy. Oni nie mają ludzi do tego. Oni po prostu nie są w stanie zapanować nawet nad wyciekami z własnej firmy, jednej, drugiej, trzeciej, czwartej.
Teraz jest sytuacja dla nich, no, dla nich jest to potężny cios, bo to nie tylko dwóch najważniejszych żołnierzy, generał Andrzejczak, generał Piotrowski, którzy przede wszystkim mieli szacunek w gremiach międzynarodowych. To jest tak, że oni złożyli te dymisje, natomiast to nie jest tak, że Duda musiał je przyjmować. Mógł i parę miesięcy poczekać. Oni przyjęli te decyzje, te dymisje w jeden dzień, dlatego że widocznie doszli do wniosku, że będą szli drogą, którą, jak to mawiają nasi koledzy, nie idź się, oni już nie posłuchają się, no bo jeżeli się to się skończy naprawdę jakimś blamażem. Wiesz co, to będzie taki 26 rok i będzie taki przewrót Jarosława Idola, który zapatruje się na Piłsudskiego, że Jarosław Kaczyński nie trafi nawet na most, żeby się, pod że tak powiem, trafi do Wisły, wpadnie do Wisły, bo nie trafi na most. I to będzie tak wyglądał ten 26 rok w wykonaniu Jarosława. Naprawdę, pomijam już, że nie ale, będzie... Słuchaj, ale to chciałem powiedzieć, bo ale wiesz, ten problem takim, z kim on stoczy tą walkę. No bo co, bo zabiorą się... Będzie mógł chodzić w dwie strony mostu, a ludzie będą na Mickiewicza. I na Nowogajski. Nie, no w każdym razie po prostu brzmi to po prostu tak absurdalnie, ta cała historia. To, że się im, oni robią hasło Bezpieczna Polska i w tej ich bezpiecznej Polsce dwóch najważniejszych wojskowych na znak protestu przeciwko temu, co się dzieje. To jest też tak, że oni od kwietnia, w kwietniu doszło do skandalicznej rzeczy. Otóż po tym, jak się okazało, że znaleziono jedną z trzech rakiet, które wleciały Oni do... znalazł. Koń znalazł z panią, która była na koniu, która pojechała sobie na spacer. I jedna z tych trzech rakiet rosyjskich, której oni przestali szukać. I on, Błaszczak, próbował obarczyć winą dowódców, właśnie między innymi generała Piotrowskiego, twierdząc, że to on nie poinformował go o tym incydencie. No oczywiście generał Piotrowski wyszedł i powiedział, że on dochował wszelkich możliwych procedur. Czyli krótko mówiąc, powiedział, że Błaszczak kłamie. Błaszczak się zagotował, powiedział, że konsekwencje wyciągnie Duda. Duda się nie odważył wyciągnąć konsekwencji, wiedząc zresztą od Amerykanów, jaka była... Paru generałów więcej. Pojechał na... i poparł. Tak. I w tej chwili mamy sytuację taką, że Andrzej Duda od kilkunastu tygodni, mógłbym powiedzieć nawet chyba od czerwca, od tego Lex Tusk nieszczęsnego, on się zachowuje, jakby mu Jarosław wmontował coś, jakąś przysadkę mózgową. Powiem tak, no, Andrzej Duda nigdy nie grzeszył jakąś wybitną błyskotliwością i zdolnością przewidywania przyszłości, swojej własnej również, ale to, co robi w ostatnimi czasy, to w jakiś sposób zaczyna żyrować dyktaturę. On zawsze miał jakby troszeczkę więcej, zdawał się mieć instynktu samozachowawczego, ale ten jego... A powiem Państwu tak, ten jego oświadczenie wczorajsze, w którym sugerował tchórzostwo generałom, no to tchórzostwo w tym kontekście może być tylko jedno, że generałowie nie chcieli po prostu podnieść ręki na własny naród, no bo w jakim innym aspekcie można mówić o tego typu tego, ale w ogóle mówienie tego typu zarzutów, twierdzenie, że oto przez ileś lat, 4 czy 5 lat, Andrzej Duda tolerował tchórzy na stanowiskach tego typu dowódczych. Znaczy powiem Państwu tak, że tak ogólnie ludzko, to po prostu Andrzej Duda, powiem tak, no po prostu chciał obrazić generałów, ale tak naprawdę pokazał, jak małego formatu jest człowiekiem. Jak niewiele w sumie Jarosław Kaczyński się pomylił. To znaczy Jarosław Kaczyński w zasadzie go dobrze ocenił, natomiast nie docenił jakiś tam, czy Kaczyński go przy sterowalności Dudy, Kaczyński nie przestrzegał takiej zasady, gdyby on go lepiej prowadził, gdyby go troszeczkę uszanował, a nie deptał go od samego początku, po prostu nie pokazywał mu, że jesteś ulepiony po prostu, bynajmniej nie z błota.
że jesteś po prostu kolesiem, Jest który... wielkim zawodem Kaczyńskiego jeszcze, że jest wielki zawód jeszcze, tak. Ale on tym zawodem został później, po 2000 tego, ale od samego początku Kaczyński pomiatał nim. Chciał, żeby wszyscy wiedzieli na samym początku. On mógł lepiej to podchodzić do niego. Gdyby on mu, powiem tak, gdyby on go nie traktował jak taką, nie powiem, zużytą utrzymankę, to miałby z nim lepsze relacje. Ja mam wrażenie, że on się mu gdzieś tam zbuntował. Nie wiem, co doprowadziło, jakie tory losu sprawiły, że była kiedyś taka okładka w 2022 roku, nowy pan prezydenta, w która się strasznie oburzyła te symetrystów, jak tak można Andrzeja Dudę przedstawiać, gdzie on tam stał, taki duży Joe Biden trzymał za rączkę małego Andrzeja Dudę. Ona była bardzo trafna. Potwierdzała zresztą wszystko, co myśmy mówili i wtedy też mieliśmy takie informacje, że Andrzej Duda odnalazł się w Joe Bidenie i uznał, że Joe Biden jest jego nowym wskaźnikiem i szansą na to, żeby nie zakończyć kariery na Polsce. No a w tej chwili to powiem Państwu, że mu się naprawdę bardzo poważnie. On zresztą dostał szału. Najpierw dostał szału, jak myśmy go ubrali w paciak, a potem się zdenerwował, kiedy pan profesor Sadurski wczoraj na naszym kanale po prostu narysował im taką przyszłość bardzo, bardzo jasną, ale zakratowaną. To znaczy, prawda jest taka, że no, wszyscy oni powinni trafić do więzienia. No to no, dopuścili się zbrodni zamachu stanu. Jeżeli mamy być poważnym państwem, to przestępcy, tacy jak Andrzej Duda, bo to jest przestępca, to wiecie państwo, on sobie może tam gadać, że to jest tam jego interpretacja konstytucji, to wiecie, to jest moja, to tak jakby złodziej powiedział, że jego interpretacja kodeksu karnego jest taka, że on może zabierać z tego sklepu wszystko, co chce. To jest jego rewolucja, prawda? I ma takie Nie, prawo, jego tak. interpretacja, jemu się Był wydaje... głodny, i potrzebował 10 butelek wódki akurat. Tak, Tak. i że jego zdaniem to się mieści tam w granicach tego, co gwarantuje konstytucja. Szanowni Państwo, dzisiaj polecam Wam, żebyście zobaczyli, jak wyglądało to posiedzenie, no, tej Dintojry, przepraszam, tego BBN-u. Oczywiście zwołanego w sprawie Izraela, bo tutaj nie chodziło o to, że nagle dwóch naczelnych dowódców Wojska Polskiego walnęło im papierami. Oni nie widzieli jeszcze rano o tym, dopiero później spanikowany Błaszczak im to powiedział. Jak zobaczyłem czerwonego Wąsika, Jarosława takiego roztrzepanego, zerwanego na środku i ta cała naprzeciwko prezydenta jeszcze Dudy tam w BBN-ie i później, wcześniej, kiedy prezydent Duda ogłosił, że będzie konferencja prasowa zaraz po tym, i okazało się, że tej konferencji nie będzie. Szanowni Państwo, dawniej to, żeby Duda mógł się wypowiedzieć, nie mógł się wypowiedzieć, to musieli dawać mu słabych pilotów, żeby nie wylądował gdzieś w jakimś miejscu, żeby nie mógł mówić, żeby to odciągnąć. Teraz wystarczyło, że czerwony wąsik, rozczochrany Kaczyński, Kamiński i reszta tej bandy usiadła naprzeciwko Dudy i Duda zrezygnował z konferencji prasowej. I wyszedł pan doktor Siewiera, pan lekarz Siewiera, który jest niezwykle ważnym specjalistą od spraw służb specjalnych teraz, między innymi bezpieczeństwo. Szanowni Państwo, to jest żenujące. Czyli po prostu Duda chciał mieć konferencję prasową, a ta banda roztrzepańców i czerwony wąsik zabronili mu konferencji prasowej i naturalnym byłoby to, że Błaszczak powinien się podać do dymisji. Nie. Błaszczak trwa. Pomyślcie Państwo, jaki ma autorytet w wojsku. Co o nim myślą? Jak to wygląda? Wiecie Państwo, całe szczęście, że już z Polakami, z narodem polskim, oni nie są utożsamiani. Oni są jakąś takim naroślem. Nie chcę już jeszcze gorzej ich określać medycznie. Państwo sobie to dopiszą, kim oni są. I to po prostu teraz za te już 4 dni muszą się pożegnać. Jeżeli będą robili dalej jakieś bezprawie, bardzo źle to się skończy. Wiem, że to jest informacja wieloźródłowa, że naprawdę szereg oficerów honorowo chce
złożyć dokumenty, chce złożyć dymisję. Robią wszystko, żeby to nastąpiło po 15. Po 15 oni nie będą mieli po co składać już tego, bo zostaną i będą robili porządek. To jest żenujące, szanowni państwo. Patrzcie na to cały świat i nawet jak porównamy, zobaczcie państwo, ten atak na Izrael i w jaki sposób zadziałał Netanyahu i jak to robi, no nie ma porównania. Tam to się robi poważnie, rzeczywiście. I widać, że to jest olbrzymi błąd Izraela, do jaki ta jedna z najlepszych armii świata, jeden z najlepszych wywiadów na świecie, nagle jego zdolność tak osłabła, zdolność do przewidywania tych sytuacji. Pomyślcie państwo, co się dzieje u nas. Pomyślcie państwo, co się dzieje u nas. Wygląda to niesamowicie źle. Sytuacja jest bardzo poważna. Natomiast pociesza nas to, że to rzeczywiście jest gang Olsena. I Kaczyński kończy śmiesznie. W ten sposób. Przede wszystkim. Zobaczono, że król jest nagi, po prostu król jest nagi. Do Kaczyńskiego może każdy podejść i powiedzieć, idź pan stąd i tylko tak to wygląda. Daj pan spokój, idź pan stąd. Ale to jest, proszę Państwa, on się po prostu ośmieszył. Musicie ten filmik zobaczyć, bo my go nie jesteśmy w stanie tak opowiedzieć. Nie montujemy naszych materiałów w takie, po prostu musiałoby to, żebyśmy wrzucali te nagrania. Natomiast to jest taki moment, w którym polityk, który jest formalnie najbardziej wpływowym człowiekiem, on się sam uważa za władcę. Zobaczcie, on nie powie wicepremierem, on mówi wiceprezydentem. On gdzieś tam ma nad prezydentem. Mu się strasznie podobał ten naczelnik, którego tam jakiś tam piarowiec kiedyś wymyślał. Wymyślił to kiedyś, powiem państwu, że pierwszy raz historia z naczelnik 4 RP to się pojawiła na okładce Wprost i to wymyślił mu Staszek Janecki. Staszek Janecki to jest facet, który jest dziennikarzem od wielu lat, od wielu dekad. Bardzo sprawnym dziennikarzem. Ja ze Staszkiem pracowałem prawie dekadę, więc bardzo dobrze go znam. Oprócz tego, że Staszek ma jedną wadę, on po prostu nałogowo konfabuluje, ale oprócz tego, że konfabuluje, jest bardzo oczytanym człowiekiem, bardzo sprawnym redaktorem, co powodowało, że przez wiele, wiele lat te jego kłamstwa, one były na przykład takie, że Staszek potrafił opowiadać, że jest doktorem fizyki kwantowej. Potrafił przyjść opowiadać, że był biegaczem tam długodystansowym, że siedział w Holandii, był... Urlaczem chyba patrzeć na niego, raczej się turlał. Że był kelnerem gdzieś w Holandii. Tam pamiętam, zrobiliśmy żart, zadzwonił do niego człowiek, który mówił po holendersku, no i tam Staszek se nie poradził. I generalnie ta jego kariera trwała, dopóki tam Grzesiek Jakubowski nie napisał dla na temat w 2013 roku materiału Redaktor Pinokio, który kończył się nagraniem ze Stanisławem Janeckim, który dzwonił: panie Grzegorzu, po starej znajomości pan mnie oszczędzi, ja się jeszcze przydam. Do tego momentu. Tak, ale do tego momentu, ale oni go teraz wykopali. On jest teraz takim facetem, który chodzi, opowiada jakieś dziwne historie na temat Tuska. Natomiast to jest dobrze, on dobrze pasuje do tego całego tego. Ja pamiętam przykład właśnie Staszka jako człowieka, który wymyślał badania z szkoły, przeprowadzone rzekomo w Szkole Głównej Handlowej w 2001 roku, że większość studentów SGH i ufa Andrzejowi Lepperowi. To był czas, kiedy nie było jeszcze internetu takiego dobrze funkcjonującego w Polsce, gdzie większość z nas łączyła się z internetem poprzez modem telefoniczny i to jeszcze TPS-a, który się łączył, tak jak tutaj traumę powiem, tak jak ci, którzy pamiętają, jak się włączały te UKF-y, tam to było tam kanał lewy, kanał prawy, tam w programie trzecim na przykład, który ja tam... Jak się kiedyś rozmowy zamawiało międzynarodowe do Stanów Zjednoczonych na przykład, można... I Staszek Janecki opublikował te badania i pamiętam pana profesora Marka Rockiego, który domagał się sprostowania przez ileś tam miesięcy od tygodnika Wprost, bo który miał wtedy 250 tysięcy sprzedaży gdzieś mniej więcej i tygodnik o takiej renomie i na tym no, z okładki pisze jakąś brednię, że jakieś studenci SGH, najbardziej renomowana uczelnia, ufają Andrzejowi Lepperowi, powołują się na jakieś badania. Tego badania nie ma.
rektor, nikomu nie chce wyjść po prostu najprostsze rozwiązanie do głowy, że Staszek Janecki po prostu wziął i wyssał te badania z palca. Po prostu wszyscy rzeźbią przysłowiowym G. Rok później, po tej zabawie, w 2002 roku poszedł na okładce tekst Bunt Generałów, taki nakręcony tekst o tym, że polscy generałowie nie zgadzają się na kontrolę cywilną nad armią i że to jest niedopuszczone w krajach NATO. No strasznie nadmuchany temat. No i gdzieś tam Marek Król sobie zażyczył, wydawca, właściciel wtedy jeszcze naczelny wprost, żeby ktoś tam zagraniczny to skomentował. No to kto to może skomentować w piątek o godzinie 17 w redakcji w tygodnika wprost? No ale Staszek ma rozwiązanie, od Staszka wychodzi tekst podpisany pułkownik Roland van der Werve z kwatery głównej NATO, po prostu nie zostawia na tych polskich buntownikach suchej nitki. No ale robią materiał, się robi głośny w poniedziałek, jeszcze nawet robi tam telewizja, wtedy jeszcze jakaś tam publiczna, robi jakiś tam materiał po tym buncie generałów, bo to poważny tygodnik robi, wszyscy tam wypowiadają się, komentują. No i o godzinie 17, pamiętam, podchodzę, był faks. Drogie dzieci, faks to było takie urządzenie, które przesyłało na odległość zdjęcia i teksty i się drukowały. I na tym faksie patrzę, jest po polsku i po angielsku sprostowanie z komendy głównej NATO, że w całych wojskach, na całej kuli ziemskiej nie ma pułkownika Rolanda van der Werve. I wiecie Państwo, po iluś tygodniach w tygodniku wprost wyszło sprostowanie małymi literkami gdzieś tam w dziale poczta. Stanowisko pułkownika Rolanda van der Werve nie było stanowiskiem kwatery głównej NATO. Natomiast to, że pan pułkownik Roland van der Werve funkcjonował tylko i wyłącznie w głowie Staszka. I to jest Staszek teraz, będący tą tarczą tej całej władzy. On jest wreszcie na właściwym miejscu. Bo powiem Państwu, że to jest właśnie taka, to jest taka... to jest taka władza, to jest tak właśnie taka dyktatura, która zasługuje na Staszka jako obrońcę. Bo Staszek będzie bardzo sprawnie, bo to jest takie, to wszystko świetnie działa, tylko tak, do momentu, w którym nie masz prawdziwej epidemii, bo wtedy ci ginie 250 tysięcy osób. Do momentu, kiedy nie masz prawdziwej wojny. Wiecie Państwo, my nie mamy, my mamy w tej chwili, jesteśmy, znajdujemy się naprawdę w kluczowym momencie naszej historii, w którym największym zagrożeniem w Polsce jest to, że wybory wygra w Ameryce człowiek, może to być Donald Trump, ale może być kto inny, który po prostu wycofa wojska amerykańskie z Europy i zostawi nas samych z Rosją. I my w tym momencie będziemy wisieć tylko i wyłącznie na naszych sojusznikach z tego NATO. Uwaga, na Niemcach, których tak usilnie obraża Jarosław Kaczyński w tej chwili. I oni w ogóle nie są przygotowani na tego typu scenariusz. Oni po prostu zawierzyli w to, że oni sobie wymyślili, że będą płacić Donaldowi Trumpowi, amerykańskim firmom, wyższe stawki, że nie będzie tam, nie będą się domagali offsetu, czyli nie będą się domagali zwrotu jakiejś technologii i że po prostu Trump im zapewni jakiś taki skansenik, że oni sobie tutaj zrobią, otworzą taki dyktatura białoruska pod protektoratem Donalda Trumpa i oni sobie będą tutaj wsadzać ludzi do więzień, będą sobie po prostu, to będzie świat, w którym Cezary Gmyz, Michał Rachoń będą dziennikarzami wybitnymi, nagradzanymi, w którym ja i Tomek Szwegiel będziemy siedzieć w więzieniu jako kryminaliści, w którym nie wiem, Dorota Kania będzie nobliwą nestorką polskiego dziennikarstwa, no nie wiem, po prostu to jest taki świat odwróconych wartości, świat, w którym po prostu wszystko się dzieje wedle woli Jarosława, że przychodzi tam taki Mejza, drobny oszust, facet, który zakłada firmę, chyba najbardziej podłą. Tomku, no spędziłeś dzięki PiS-owi 2 lata w kryminale, to wiesz, jaki status miałby człowiek, który chciał zarabiać na wyłudzaniu pieniędzy od rodziców chorych śmiertelnych. Siedziałby na bombowni, tak jak Dobski. Ale Dobski to dlatego, że był takim narkomankiem drogi. No, teraz Tomek wspomina redaktora, który trafił za posiadanie drobnej ilości narkotyków do tej, bo nie odsłużył prac społecznych i odsiedział 90. To teraz jest, teraz uważa się za bardzo ważnego dziennikarza dobrej zmiany. To jest ta kadra, szanowni państwo, to jest ta kadra właśnie. To właśnie są oni. Szanowni Państwo, tutaj nawet można było przeczytać, że Emilia
Kamińska, czyli pan Chodziński, napisał, że pucz generałów to jest pucz Pińskiego i Giertycha. Mnie nie wymienił, no ale mnie nigdy nie wymienia, bo wie, że to się źle kończy dla niego. Także, także to jest, Janek, to gratuluję, to jest twój pucz i mecenasa Giertycha. To wy żeście generałów namówili, żeby walnęli papierami. No przeceniacie nas, nie, Janek, chociaż, no przepraszam, to mówię, bo może to by było nawet miłe, żeby podbijać jak bębenka, ale nie to. Słuchajcie, to nie jest pucz naprawdę mecenasa Giertycha ani Janka Pińskiego. Naprawdę nie. Wy żeście sami sobie to zrobili. Bądźcie uprzejmi. I to nie jest żaden pucz. Ani Tuska, ani nikogo. To nie jest pucz. Po prostu ludzie widzą, co się dzieje. I ludzie już mają dosyć. Oficerowie, którzy zostali przez Błaszczaka potraktowani, przez Błaszczaka, nie, przepraszam, Błaszczaka, bo ja się mylę, zostali potraktowani wtedy przy tej całej aferze z rakietą, kiedy wydało się, że jednak rakieta jest w Polsce, przeleciała, teraz już nie chcą zrobić czegoś naprawdę, no, nie chcą napaść na własny naród. I to jest ta cała sprawa. I pomyślcie sobie, teraz nagle ich ta wielka panika i sugerowanie nawet, że panowie generałowie nie muszą koniecznie podawać przyczyny swojego odejścia. O, zobaczcie, to jest żenujące. To jest naprawdę żenujące tutaj, to wygląda, jak to wygląda. Idźmy wszyscy na wybory. Zróbmy, żeby była większość konstytucyjna i weźmy ich po prostu, wykopmy w ten sposób. Demokratycznie. To jest bez wątpienia kwestia, powiem tak, wykopania ich demokratycznie to jest jedno, natomiast no, kwestia, powiem tak, tego, w jakim stanie jest już ta po ich rządach, no, moment, w którym naprawdę najważniejszy dyktator tego państwa krzyczy do policjanta, przedstawiając się, że jest wiceprezydentem, chociaż jest wicepremierem, chociaż jest no, taki groteskowy, to jest taki groteskowy upadek człowieka, któremu się naprawdę bardzo dużo wydawało. Wydawało mu się, że zbuduje w Polsce, jemu się przede wszystkim, on kiedyś mi to powiedział w twarz, że on nie rozumie, mechanizmów ekonomicznych, jak pamiętam. Gospodarki nie rozumie, natomiast powiem tak, natomiast wydawało mu się, że gospodarka będzie mu funkcjonować w taki sposób samodzielny, że tak powiem, że on będzie po prostu robił to, co robi, gospodarka będzie dobrze żarła i on sobie będzie dzięki temu... Posłuchajcie państwo wywiadu z panem redaktorem Piaseckim, pana Kostrzewskiego, czyli skarbnika PiS-u, no, przyjaciela Lecha Kaczyńskiego, który wyraźnie mówi, że to jest nie ten PiS. Jarosław się w łagodny sposób, on powiedział, że Kaczyński się otoczył ludźmi, którzy byli niezaakceptowani zupełnie przez Lecha Kaczyńskiego w tej chwili. I powiedział, że Kaczyński nie odda władzy. On to powiedział, że Kaczyński nie odda władzy. Bo Kaczyński jest nie dla pieniędzy, tylko dla władzy. Nie wyobraża sobie, on chce do końca życia, tak jak ty, Janku, mówiłeś, tak funkcjonować. Jest to bardzo ważny wywiad. Posłuchajcie państwo tego, co tu zostało powiedziane. Natomiast pocieszę państwa, on będzie musiał oddać władzę. On może sobie chcieć, widzicie się państwo, to o czym my mówimy, to co pokazał tutaj pod tymi schodami smoleńskimi, to właśnie tak będzie wyglądało nieoddanie władzy. Tak właśnie będzie wyglądało. To jest tak właśnie, że on będzie dzwonił. On mówi... będzie dzwonił, on ale będzie tylko... dzwonił, a będzie inna ochrona już, a on będzie dzwonił. Ale powiem tak, to jest naprawdę... Dopóki ktoś łagodnie nie wyjdzie i nie zabierze, bo panie Kaczyński, już nie może pan dzwonić, bo jest pan zatrzymany. Nie tylko tyle.
Powiem tak, no to jest facet, który jest po prostu słaby. Człowiek, który po pierwsze, umówmy się, on wie o tym, że jest odpowiedzialny za sprawę katastrofy smoleńskiej. Ta jego obsesyjne parcie do kłamstwa z zamachem ma związek z tym, że on się boi, że wyjdzie na jaw, że będzie napisane, że do katastrofy smoleńskiej doprowadził Lech Kaczyński, Jarosław Kaczyński i Andrzej Błasik. Przy jakimś tam współudziale innych ludzi, którzy milczeli, widząc, co oni robią z procedurami. Ja polecam wszystkim wywiady majora Arkadiusza Szczęsnego, pilota, majora rezerwy. Tutaj są 4 wywiady, one się cieszą gigantycznym powodzeniem, to już prawie 1 000 000 osób w sumie je odsłuchało. To są wywiady, w których on tłumaczy, w jaki sposób Jarosław Kaczyński, Lech Kaczyński i Andrzej Błasik wspólnie i w porozumieniu dokonali zniszczenia procedur. I to doprowadziło do tego, że faktycznym dowódcą, faktycznym zwierzchnikiem tego lotu, formalnie zresztą on meldował prezydentowi, tak jak każdy dowódca, ten samolot, był generał Andrzej Błasik. I to on wydał polecenie lądowania pilotom, którzy w tym momencie, kapitan Protasiuk nie był kapitanem tego lotu. Dlatego jest jedna prosta rzecz. Wystarczyłoby od Rosjan wziąć, jaki skład załogi wysłaliśmy. To jest kwit, którymi oni szantażują dzisiaj Kaczyńskiego, dlatego że pokazanie, że to Błasik był dowodzącym, bo skąd my to wiemy? To właśnie pan Szczęsny wytłumaczył, stąd, że lotnisko w Smoleńsku nie mogło zezwolić Protasiukowi na start. Dlatego, że on nie posiadał uprawnień do lądowania w takich warunkach atmosferycznych, jakie były. Jak to działa w praktyce, to było widać kilkanaście tygodni temu, kiedy samolot z prezydentem poleciał na wybrzeże. Było bardzo dobre, nowoczesne lotnisko w Gdańsku przygotowane do przyjęcia ekipy nawet w trudnych warunkach, ponieważ był tam ILS, system naprowadzenia bardzo wysokiej nowej generacji, ale załoga nie miała uprawnień do tego, żeby lądować w takich warunkach i mimo tego, że były takie możliwości, no oczywiście samolot musiał wrócić, bo załoga nie ma prawa. Rejsowe samoloty lądowały inne, lądowały. Ale nie, chodzi o to, że pilot po prostu nie miał uprawnień do lądowania, ponieważ miał za małe wyszkolenie. I oni obeszli ten zakaz 10 kwietnia w ten sposób, że wpisali jako kapitana Błasika, który miał rzeczywiście bardzo wysokie jako pilot, miał bardzo wysokie uprawnienia, natomiast to były uprawnienia no, nie do kierowania, zresztą powiem szczerze, no po prostu naprawdę, to trzeba by naprawdę ludzi bez wyobraźni, którzy ryzykują życiem tylko po to, żeby właśnie kampania wyborcza się udała, żeby był fajny start kampanii wyborczej 10 kwietnia w Smoleńsku. To właśnie wszystko po to, żeby Lech Kaczyński miał świetny start kampanii, to wszystko to się wydarzyło. Teraz też oni mają dziś gigantyczny problem. Ja nie wiem, co oni tam knują. Będziemy Państwa informować na bieżąco. Jesteśmy po prostu wizja generała Kukuły z naszym tutaj fanem, antyfanem, panem Łojantem, który teraz obiecuje, że on udowodni, że jak mu dadzą tam z nami po prostu sobie pogadać, to on udowodni, że to myśmy wymyślili to, że on chciał zdradzić, że my tylko chcieliśmy po prostu go skłócić, że to jest bzdura, że on po prostu ten zawsze wierny, jakże on mógłby takie rzeczy, że on mógłby chcieć się dogadywać. Jakże tak, my takie rzeczy... Przerażeni jesteśmy. No tak. Więc to są właśnie ci ludzie, kadry to był Józef Wissarionowicz Stalin, człowiek, którego też Jarosław Kaczyński ceni, aczkolwiek się nie chwali tym. Kiedyś jak mi opowiadano, że jego ulubioną książką jest krótka historia WKPB, Komunistycznej Wszechzwiązkowej Partii Bolszewików. Ja uważałem, że to jest jakiś taki żart, że to jest taka, nazwijmy to, figura retoryczna. To jest ciekawa książka. Ale bardzo ciekawa. To jest taki bolszewicki. Kryminał. To jest taki bolszewicki książę. To jest, wiele osób uważa Niccolo Machiavellego za synonim cynizmu w polityce. Ja wszystkim radzę przeczytać tą książkę, bo z dzisiejszego perspektywy tego, jak wygląda dzisiejsza polityka, to Niccolo Machiavelli był mięczakiem, który by wywrócił
wyborów na sołtysa w Mały Polsce. miś, mały miś naprawdę. Chodzi, no, ze swoimi zasadami i ze swoimi intrygami, to mówię, wyżej wyborów na sołtysa to by nie przeskoczył, bo byłby za miękki. No, on, jednak jego polityka była głęboko moralna, mimo wszystko przejęta jakąś tam chrześcijańską moralnością. Koncepcje tego typu, że wysadzimy, tak jak robił to na przykład Putin, że wysadzano bloki mieszkalne w Rosji po to, żeby zwalić to na terrorystów, ogłosić wojnę, która przyniosła Putinowi wybór na prezydenta Rosji i przyniosła mu popularność, którą utrzymywał przez ponad 20 lat. Dopiero teraz, przez ostatnie tak naprawdę kilka lat mu ta popularność zjechała, ale ja przypomnę, że w momencie zajęcia Krymu popierało go 90% Rosjan. To nie jest tak, jak się wszystkim wydaje, że tam Rosjanie są tego. Dlatego Jarosławowi Kaczyńskiemu na przykład marzyło się ten wejście na Ukrainę, jakieś takie zrobienie, ogranie i uwłaszczenie się na trupie Ukrainy. Z jednej strony będzie rząd prorosyjski, z drugiej strony będzie próbująca ratować swoją niezależność Ukraina Zachodnia, która będzie parła do Unii Europejskiej jako jakiś taki ukraiński Piemont, no i Polska w roli tego, który będzie mógł się zacząć zaopiekować tym terytorium, które samodzielnie nie będzie w stanie funkcjonować. Karzeł na kocie reprezentujący Polskę. Tak, ale to jest, nie, no, czy ta jego cała idea, on się teraz panicznie boi tego, że jeszcze Ukraińcy mu strzelą po prostu coś tam na finiszu. Ja przypomnę wszystkim, że Jarosław Kaczyński przejdzie też do historii jako ten człowiek, który ogłosił, że Rosjanie zamordowali mu brata 1 kwietnia. Ja wszystkim przypominam, że kiedy w 1683 roku Jan III Sobieski zawierał sojusz z Leopoldem, cesarzem Austrii, i zawalili go przez przypadek 1 kwietnia, to się stuknęli w głowę i to było, wiecie państwo, 300 lat temu ponad. I mówię, nie, no nie możemy, my poważni cesarze i królowie, nie możemy ogłaszać, że 1 kwietnia zawieramy sojusz, więc antydatowano go na 31 marca. Wiecie państwo, to zrobiono w czasach bez internetu, kiedy doszli do wniosku, że no, poważne państwa nie mogą ogłaszać niepoważnych rzeczy w dzień żartów głupców. I Jarosław Kaczyński ogłosił, że w sumie to akurat bardzo fajny dowcip prymaprisowy, ogłosił, że zamordowano mu brata i że Rosja dokonała aktu wojny, nie wymienił Putina, że Rosja dokonała aktu wojny, najwyższe czynniki Kremla dokonały aktu wojennego wobec Polski i następnie jak gdyby nic przyszedł na tym do porządku dziennego, nie zerwał stosunków dyplomatycznych, nie wezwał NATO na tym i po prostu przychodzi ten koleś, jest po prostu, państwo, ten koleś jest po prostu niepoważny, no. To jest facet. Czy wezwał ambasadora amerykańskiego za program TVN? A, uwaga. Ale rosyjskiego nie wezwał. Ale zamordowali brata. Tak, jak wleciały 3 rosyjskie rakiety, nie wezwali rosyjskiego ambasadora. Jak złapali rosyjskich dywersantów, którzy planowali, oczywiście złapali. No, Izraelczycy powiedzieli, Amerykanie powiedzieli, kazali złapać, to złapali. Więc złapali rosyjskich dywersantów, nie wezwali rosyjskich dywersantów. Ogłosili, że wydalają rosyjskich dyplomatów. Do tej pory nie mamy potwierdzenia, że do takiego wydalenia doszło. Szanowni Państwo, tu mamy, drodzy Państwo, ostatni, prawie że ostatni tydzień w sprzedaży, bo już 8 dni, ostatnie 8 dni w sprzedaży, historia na weekend. Warto, ten numer ma naprawdę mój tekst, którego jestem bardzo dumny, jest o tym, jak Polska nie wywołała powstania w 1877, powstania wymierzonego w Rosję za pieniądze angielskie, po to, żeby Polacy własną krwią i ciałem pomogli Anglikom uratować Turcję bez konieczności wysyłania tam wojska. Całe szczęście ktoś się połapał, nie zrobił tego i Anglicy musieli ruszyć swoje 4 litery i wydać swoją własną kasę i swoich własnych żołnierzy że tak powiem, wysłać do walki, żeby bronić sojusznika. Powstanie, którego nie było jedno z najmądrzejszych polskich powstań, powstanie lipcowe z 1877 roku, bardzo moim zdaniem ciekawa historia, mało znana. I oprócz tego polecam też tekst o Stefanie Batorym i o tym, jak skompletował swój Dream Team. Stefan Batory, jeden z lepszych polskich królów, kojarzony ze słynnym obrazem Jana Matejki Batory pod Pskowem,
człowiek, który gdyby porządził dłużej Polską, miałby szansę ją uratować. No niestety zmarł, niektórzy uważają, że pomogli mu właśnie Anglicy, którym się bardzo nie podobała skuteczna polityka Batorego. Historia na weekend w dobrych empikach, w dobrych kioskach. Teraz Tomek z Półobrotu. Musik, teraz już będzie niezwykle poważnie, bo przeczytałem jeden materiał, no po prostu aż się gotuje w środku. Tym bardziej, że ja rzeczywiście przeżyłem taką tragedię. Moja bliska osoba odeszła w tragicznych okolicznościach. Moja córka i słuchaj, wąsik. Fakt. Co za tragedia. Wujek policjant zastrzelił jej psa. Sandra to widziała. W lasku brat znalazł jej ciało. Baxi był jej ukochanym, czworonożnym przyjacielem. 30 czerwca Sandra, 18 lat, nie poszła na praktyki, by się nim zająć, bo był chory. Nagle stało się coś strasznego. Jej wujek miał zaciągnąć psa do szopy i tam zastrzelić. Nastolatka wszystko widziała. Kilka godzin później zniknęła. Brat znalazł jej ciało niedaleko domu. Dramatyczne sceny rozegrały się w Łapalicach, na Kaszubach, województwo pomorskie. Pod koniec czerwca. Ale niedawno śledczy postawili zarzuty w tej sprawie. Łapalice. Policjant zastrzelił psa, wszystko widziała 18-letnia Sandra, dziewczyna popełniła samobójstwo. To tu, policjant po służbie, z prywatnej broni zastrzelił psa. Mężczyzna to wujek Sandry. Ona była w domu, gdy doszło do dramatu. Policjant z drogówki miał zaciągnąć psa do szopy i tam zastrzelić. Podobno zrobił to na prośbę znajomego, który mieszkał obok. Policjant jest zawieszony w tej chwili. Ja mam sprawę bada nie tylko prokuratura, ale także Wydział Komendy Kontroli Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Wąsik, siedziałem z ludźmi, którzy siedzieli za 1600 zł. Wąsik, pozwalnialiście w tej chwili ludzi, którzy rzeczywiście siedzieli w więzieniu, bo okazuje się, że ukradli za mniej niż za 800 zł. I oni siedzieli. Dlaczego to bydle, które miało broń, do tej pory i jeszcze nie siedzi? Powiedz mi, to, że dopuszczacie, żeby takie bydle było policjantem, to jest właśnie to, że nie ma badań psychologicznych, że nie potraficie tego zrobić. Pomyślcie, że takie bydle mogą was legitymować na drodze i no, mieć nad wami władzę. Mogło was, nie wiem, pozbawiać prawa jazdy, robić jakieś rzeczy. I teraz pomyślcie, jak wy się czujecie, że człowiek, który takie rzeczy potrafi robić, nie siedzi. Dlaczego on jeszcze, nie siedzi? Wytłumacz mi. Wiecie co? Powinien się spalić ze wstydu. To wy żeście rozłożyli tę formację. A ty, bydlaku policyjny, rzeczywiście powinieneś szybko pójść do pierdla i prosić, żeby być na ochronkach. Sam bym chętnie z tobą poszedł. I tylko tyle, szanowni państwo. To jest właśnie państwo PiS. To jest właśnie państwo PiS. Ciekawe, czy ma jeszcze prywatną broń dalej. Czy ma pozwolenie na broń. Będziemy to wszystko państwu relacjonować. Sprawdzimy to wszystko. Do kości sprawdzimy to. Szanowni państwo, do zobaczenia. Do zobaczenia.